Kowalski, Michał Koc, Mateusz Pawlak, Tomasz Pranica, Nikodem Zielonka oraz Kamil Całka, a drużynę Zespół gospodarzy obejmuje prowadzenie. Na listę strzelców wpisuje się Kamil Lukaszek, oznaczony numerem 10. Przed momentem padła druga bramka dla drużyny gości. Zakończył się mecz trzeciej grupy, trzeciej ligi pomiędzy drugą drużyną Górnika Zabrze a Polonią Bytą. W 72 minucie na prowadzenie wyszli gospodarze. Górnik 2 Zabrze po bramce Kamila Lukoszka. W końcówce spotkania dwie bramki zdobyli piłkarze gości. Najpierw Marcin Lachowski z numerem 23 rzutu karnego i w doliczonym czasie gry Sebastian Pączko z numerem 7.